Halo, z tej strony ja, jestem co robi filmy i w dzisiejszym odcinku pogadamy sobie o floatie. Float jest to numer przypisywany do każdego skina w CSGO i on określa, jak bardzo ten skin jest zniszczony bądź jak ładnie wygląda. Znaczy on odpowiada za to jedno i to samo i to jest w sumie też to samo, tylko w dwie strony. I im większa ta liczba, tym gorzej nasz skin wygląda, im mniejsza, tym lepiej wygląda i zaczynajmy. Float można użyć przede wszystkim do tego, aby wyhandlować większą cenę za nasz skin. Ale od kiedy można taką większą cenę wyhandlować? Więc wasz skin musi być albo jakiś super, powiedzmy, zniszczony, albo musi być super ładny. Przykładem na przykład są tutaj moje noże, mój Phase 1 Flip Knife Doppler, który nie jest, powiedzmy, jakimś super przykładem, ale mogę do 5% więcej za niego żądać, ponieważ to jest Phase 1 i ma całkiem ładny float, 0,03, nie jest to jakieś super osiągnięcie, ale mówię, do 5% to jest jeszcze tak w miarę. Później mamy tak samo, ten tutaj jest 0,07 i za sam fakt, że jest 0,07, jest to może być taki unikat. No nie wiem, ktoś jest fanem Jamesa Bonda i może sobie pomyśleć, że chce mieć knife 0,07, powiedzmy do 5%, tak samo jest tutaj. Akceptowalne, powiedzmy, tak nie jest, w tym momencie już tutaj nie jest aż tak bardzo, wszystko zależy od kupca, jednak musicie uważać, bo na przykład ten skin jest 007, jest fajnie i jest poza tym chyba coś koło 95% fade, ale musicie uważać, ponieważ jeżeli wasz skin jest za bardzo tuzinkowy, za bardzo codzienny, to nie możecie od niego, od kupca wymagać zbytnio dużej ceny, na przykład, nie wiem, jakiś dobry przykład, nie wiem czy nie zna. O, tutaj 001. Powiedzmy, że ten akurat mógłbym sprzedać za troszkę więcej. Float jest mały, ale nie jest to na przykład full fade, więc jest to skin tuzinkowy. I nic za niego nie ten. Tutaj na przykład mamy 01 coś, także tutaj już na pewno jest skin tuzinkowy, codzienny i tutaj po prostu jest market price. Tak. Nie mam tutaj przykładu akurat w momencie, kiedy float jest strasznie duży i ten skin jest tak słaby, że ludzie chcą zapłacić za niego więcej. No to jest chyba mój najwyższy float, czyli 0,6, battle skirt, wszystko i tak dalej. I jeżeli skiny są bardzo zniszczone, na przykład są blisko do wartości 1, ponieważ wartość 1 to jest najmniejsza, a w dół to może iść tam chyba, nie wiem, chyba aż do ostatniej liczby na 1. Nie, także tyle. No i później co mamy? Tak, czy jeżeli skin jest blisko jedynki, to jest dobrze i możemy za niego wtedy brać więcej, ponieważ nie wiem, może się trafić, na przykład mamy jakiegoś tam fade'a, który jest cały czarny i to też w sumie też nie widuje się tak często. Albo możemy na przykład trafić skin, który jest, nie wiem, 0,00001, to wtedy wiadomo, skin jest bardzo, bardzo ładny i jest warty więcej, tak? No ja tutaj nie jestem aż tak dobrym przykładem, jeżeli chodzi o kolekcjonowanie skinów, bo moje skiny są lupy i słabe, ale mam nadzieję, że zrozumieliście, o co chodzi przy floatach i tak dalej. Jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście możecie zgłosić się w komentarzach, dostaniecie ode mnie w miarę szczerą opinię na temat waszych floatów. O, ten jest ten 0,7 u mnie, patrz. Tak, no jeszcze oczywiście zapuszczę w tym... jak to się nazywa w opisie, zapuszczę jeszcze link do filmów Anomaliego oraz jeszcze innych youtuberów, którzy tam jeszcze raz też tłumaczą, o co chodzi w floatach. Najlepiej obejrzeć je wszystkie, ponieważ wtedy najlepiej się po prostu jak najlepiej poinformować na temat tego tematu, żeby wiedzieć, o co chodzi, tak? No właśnie. I myślę, że to się zrozumieli. Możecie wchodzić na stronę tutaj jeszcze csgo.exchange i możecie sobie tutaj wchodzić w item database i search i tu możecie szukać wtedy itemu, który chcecie handlować, co nie? Na przykład ktoś wam oferuje jakiś nóż, ale mówi słuchaj, ty mi tu musisz dać 500 euro więcej, bo jest bardzo fajny tutaj float i wy mówicie, a możesz dać ten float, a on mówi, a nie, no to wtedy wchodzicie tutaj i szukacie tego itemu. Może być też, że go nie będzie, no to wtedy po prostu lepiej się nie tradować albo tradować za normalną cenę. Jeżeli ta osoba się nie chce tradować za normalną cenę, to ma problem. Tak, no i możecie tutaj, wiadomo, własne itemki podglądać tam bez problemu, są też inne itemki, możecie podglądać, kto jest tam najbogatszy tam w CS-ie, jeżeli chodzi o inventory. Nie wiem, spojrzymy sobie do tego typa tutaj, czy to się dzisiaj załaduje. Tak.
Tutaj jeszcze patterns, wszystko tutaj mamy. O Jezu, ale syf, co? Nie chciałbym mieć takiego inwentory. To już jest ten moment, kiedy jest za dużo syfu, nie? Bo ta pierwsza strona to chyba tylko AWP, Simowy będą. A nie, przepraszam. No ale dotąd, czyli prawie na samym dole, mamy same AWP, Simowy, to później lecimy dalej i znowu Simowy. I mi coś tutaj na dole jest, co? Nie chciałbym mieć takiego fejda. Ale jak widzicie, on ma już jakieś takie fajne rzeczy, co nie ma jakieś lepsze floaty, może by mi się udało znaleźć jakiś nóż, tylko nie wiem, czy mam jakiś nóż, czy po prostu kolekcjonuję AWP, czy coś. Nie, może być, że kolekcjonuję AWP z betowania, czy coś, nie wiem, tak to wygląda, bez za dużo asimowów, asimowy mi się strasznie kojarzą z CSGO Launch. W każdym razie, dziękuję wam za oglądanie, jeżeli macie jakieś pytania, pamiętajcie o tym, aby zgłosić się w komentarzach, ponieważ zawsze odpowiadam na komentarze i wszyscy to wiedzą. I no, to wszystko. Dzięki wam za oglądanie. I cześć. A tu ktoś jest zbanowany na Steam Repie i ma ponad 39 tysięcy w inwentory, jeżeli się nie mylę. No, szkoda. Zobaczymy tylko jeszcze flow tam. To takie uzależniające jest patrzenie na te numerki. Nie wiem czemu, ale mógłbym na nie patrzeć cały dzień. Nie, no to że jakieś nie ma specjalnie dobrych rzeczy, tak być szczerym, takie sobie. O, chociaż tutaj, o, tutaj się zaczynają dobre rzeczy. To macie na przykład na koniec jeszcze dobrego flauta. O, 0,006 z całkiem dobrym flautem. 8, no wiadomo, ma tutaj o 0, nie, dobra, nieważne. Ale nie, no flauty ma całkiem dobre już tutaj. Nie wiem, marudzić, ale nie ma na czym marudzić. No, reszta standardziki. To jeszcze raz dziękuję wam za oglądanie i cześć.